W dwóch następnych icebergach, jakie zamierzam przygotować, przeniesiemy się do świata umierającego dzikiego zachodu. Seria Red Dead, a szczególnie jej podseria, w skład której wchodzą obie części, traktujące w swym tytule o odkupieniu, to jedne z najlepszych gier w historii. A że przygotował je Rockstar, pełno jest w nich easter eggów, tajemnic czy usuniętych wątków. Zapraszam Was dziś do obejrzenia iceberga o pierwszej części, a jak nie wyjdę do żabki po mleko, to niebawem widzimy się też w drugiej. A, oczywiście, na początku ostrzegam, film będzie jednym wielkim spoilerem jedynki, a i zahaczymy trochę o drugą część. Z racji tego, że jest ona prequelem, czyli opowiada o wydarzeniach sprzed pierwszej części. Zapraszam do oglądania. RDR, jak większość gier z otwartym światem, szczególnie z tamtego okresu, ma wgrane cheaty, których gracz może użyć. Wiele z nich ma działanie identyczne lub bardzo zbliżone do tego, co znamy z GTA. Są to kody dodające amunicję, bronie, nitro dla samochodu pod postacią staminy dla naszego konia itd. Co jest w tych kodach ciekawe, to fakt, że do niektórych dostęp otrzymujemy od razu i są one zawsze widoczne w menu głównym. Te kody dodane zostały do gry w jednym z patchów w 2014 roku. Są natomiast też bardziej ukryte kody, które musimy najpierw wpisać ręcznie celem aktywacji. Moim ulubionym jest Old School lub The Old Ways is the Best Ways, który dodaje retro filter na ekran. Dzisiaj pewnie byście za to zapłacili. Podczas produkcji każda gra zmienia nieco swoją strukturę i zawartość i wiąże się to także z usuwaniem kontentu z głównego produktu. W tym icebergu na niższych warstwach będzie trochę o wyciętej lub zmienionej treści. Usunięto m.in. kasyno na parowcu Morningstar czy możliwość jazdy samochodem i ciężarówką jako kierowca. Jak wiecie, w tych pojazdach znajdujemy się jedynie w roli pasażera podczas misji u agentów w trzecim akcie. Ciekawy jest natomiast koncept usuniętej misji, w której John miał napotkać na swej drodze Karła szukającego przyjaciół. Po przyjęciu misji bohater poznałby przedziwną parkę, bardzo wysokiego i prawdopodobnie upośledzonego umysłowo mężczyznę oraz niezbyt urodziwą kobietę. Jeśli graliście w dwójkę, wiecie już, że koncept tej misji nie poszedł na marne. Z nieco zmienioną treścią trafiła ona bowiem do prequelu jako wątek obwoźnego cyrku dziwadeł. O nieżyjącej córce Johna Marstona gracze pierwszy raz dowiedzieli się w trakcie jednej z misji na ranczu McFarlane'ów. John z raczej dość oczywistego powodu nie chce się jednak zbytnio nad tym wątkiem rozwodzić. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Nie znamy zatem nawet imienia jego córki, ani nie wiemy, w jakich okolicznościach zginęła. Epilog drugiego Red Deada, którego akcja umieszczona została w 1907 roku, nie wspomina też ani razu o jego córce. Można się zatem domyślić, że urodziła się po wydarzeniach z dwójki, czyli w chwili śmierci mogła mieć co najwyżej 4 lata. Aiden był znajomym Seta, hieny cmentarnej, jego temat poruszymy zresztą za parę minut, który umarł podczas epidemii cholery w Armadillo, czyli przed wydarzeniami z jedynki. Seth wspomina wtedy także, że Aidena nigdy tak naprawdę nie lubił, bo ludzie mówili, że ten zwykł sypiać ze swoją siostrą. A Seth nie lubi kobiet. Tak, problemem w jego relacji z Aidenem nie było prawdopodobnie kazirodztwo, a fakt, że obiekt jego pożądania był kobietą.
Złote bronie były bonusem do preorderu RDR-a w 2010 roku. Później Rockstar umieścił w sklepie DLC za zawrotne 99 centów, które pozwalało zmieniać skórki dowolnej broni noszonej przez Marstona na kolor złoty. Obecnie w wydaniu na PS4 i Switcha są one włączone w cenie pakietu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w menu, aby zmienić wygląd broni. Grup Indian, przez wielu fanów nazywany także Mystery Site, jest specyficznym obiektem znajdującym się w pobliżu Repentance Rock. Gdy dobrze przyjrzymy się gruntowi znajdującemu się bezpośrednio pod tą lokacją na mapie, zauważymy skórę jakiegoś zwierzęcia, prawdopodobnie jelenia lub krowy, przygniecioną kilkoma kamieniami. Znajduje się na niej kilka wydrapanych symboli. Słońce z siedmioma promieniami, z czego jedna z nich jest także strzałą, wskazującą na wyryty poniżej trójkąt. Obok wyryta została jeszcze mapa niedźwiedzia i podzielony na cztery części okrąg. Prawdopodobnie jest to tak zwany Medicine Ring, symbolizujący nasze więzi z ziemią oraz całą znaną ludzkości wiedzę. Kamień przytwierdzający skórę do ziemi zawiera także wizerunek jakiegoś plemiennego wojownika z tarczą, choć niektórzy widzą w nim diabła. W dwójce także znajdują się podobne obiekty wyryte na górze Shan. Jednakże jeśli udamy się do Repentance Rock w prequelu, nie znajdziemy tam skóry jelenia, co świadczy, że została ona umieszczona w tej lokacji po wydarzeniach z epilogu dwójki. Gracze próbowali przez 13 lat rozgryźć zagadkę tego miejsca. Bezskutecznie. Wątek był poruszany wielokrotnie na elektrodzie, to znaczy na subreddicie Reddit Mysteries. Zamykam temat. Wróćmy do jakichś normalniejszych tematów. Grabież grobów i nekrofilia. Choć w grze nigdy nie pada jednoznaczne potwierdzenie tego, że Seth może czuć pociąg do trupów, jest to postać tak specyficzna, że zapewne nikogo by to nie zdziwiło. Szczególnie jeśli ograliście dodatek Undead Nightmare, w którym Seth występuje w roli Wodzireja na małej domówce z rozkładającymi się zombiakami. Pozostaje zastanowić się, czy jego preferencje co do płci partnera są identyczne, jeśli ten jest martwy. W wersji beta pierwszego Red Deada John i Abigail mieli być młodsi. Wskazuje na to także wygląd postaci ze starego buildu odkopany przez fanów. Ostatecznie jednak Rockstar zdecydował się podnieść nieco wiek głównych bohaterów. Rezultatem tego jest m.in. fakt, że Abigail według ostatecznej, a zatem i kanonicznej wersji fabuły, zachodzi w ciążę i rodzi Jacka w wieku 18 lat. Choć w czasach Dzikiego Zachodu zapewne młodsze ciąże nie były tak rzadkie jak dziś, historia uniknęła tu kontrowersji, jakie mogłyby spowodować umieszczenie w grze młodszej Abigail. Nie żeby deweloperzy, którzy w grze dla dzieci umieścili nastolatka przebranego za SS-mana na szkolnej imprezie halloweenowej, bali się takiej afery. I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Come on, you'll see. Edgar Ross jest prawdziwym głównym antagonistą pierwszej części. Całość fabularna Eldera opowiada bowiem historię tego, jak Marston został zmuszony do wykonania jego diabolicznego planu pozbycia się byłych członków gangu Dutcha Vanderlinda. Agent tak bardzo dbał o to, aby wszystko poszło zgodnie z jego starannie przemyślaną intrygą, że w końcowej scenie trzeciego aktu odbiera Johnowi rewolwer, aby postrzelić nim ciało Dutcha. Jak tłumaczy, będzie to wyglądać lepiej w raporcie. It looks better in the report that way. Dopiero na samym końcu gracz dowiaduje się jednak, jaki był ten prawdziwy plan Edgara Rossa. Nie zakładał on bowiem zabicia wszystkich członków gangu poza Johnem, a wraz z nim. Tak oto w ostatniej głównej misji ginie dotychczasowy protagonista wraz z wujkiem, który także był członkiem gangu. Istnieje teoria mówiąca, że to właśnie dlatego agent postrzelił ciało Dutcha, żeby zrobić z Marstona jeszcze bardziej bezwzględnego mordercę i mieć pretekst do zabicia go. Strangeman to ikoniczna postać występująca w obu częściach gry i w dwóch punktach tego iceberga. W jedynce napotkać możemy go w ramach zadań pobocznych I Know You. Postać nosząca charakterystyczny czarny melonik zdaje się doskonale znać Marstona.
Wypomina mu w dialogu napad, jakiego dokonał w Blackwater. Wydarzenia, o których mówi, stanowią punkt startowy fabuły RDR 2. Dziwny jegomość zleca Johnowi wykonanie dwóch dobrych uczynków. Powstrzymanie mężczyzny w Thief's Landing przed zdradzeniem swojej żony oraz udzielenie pomocy zakonnicy w Meksyku. Kluczowe dla tego wątku tej postaci jest ostatnie, trzecie spotkanie z nią, kiedy zdenerwowany Marston pyta dziwnego jegomościa, kim właściwie jest. Odpowiada on, jak zawsze wymijająco, że księgowym. John ma już dość wysłuchiwania takich odpowiedzi i sięga po broń. Oddaje w kierunku nieznajomego 3 strzały, a przy czwartym jego rewolwer się zacina. Yes, many have. I to jest, proszę Państwa, najlepszy foreshadowing w całej sadze, zaraz obok sępów krążących nad głową Straussa w dwójce. W momencie, kiedy Arthur odbiera dług od chorego mężczyzny i prawdopodobnie zaraża się wtedy prądkami gruźlicy. Widzicie, trzecie spotkanie ze Strangemanem odbywa się dokładnie w miejscu, w którym na końcu gry znajdzie się grób Johna i jego małżonki. 3 strzały oddane z rewolweru Marstona w trakcie cutscenki symbolizować mogą 3 ofiary jego bandyckiego trybu życia. Abigail, wujka i samego Marstona. Rewolwer zacina się, nie pozwalając oddać 4. strzału. Tym strzałem mógłby być Jack, syn Marstona, któremu udaje się przeżyć zasadzkę agentów federalnych. Kim jednak jest ów przedziwny mężczyzna w kapeluszu? Do tego wrócimy w niższej warstwie. W grze znajdują się 2 opuszczone miasta duchy, Tumbleweed i Tesoro Azul. Tumbleweed jest jeszcze zasiedloną i prosperującą osadą w trakcie epilogu dwójki. W jedynce dowiadujemy się, że zostało ono opuszczone po tym, jak powstająca linia kolejowa ominęła to miasteczko, w rezultacie doprowadzając do przeprowadzki osadników. Tesoro Azul było natomiast górniczą osadą, której mieszkańcy zostali zamordowani przez rząd Meksyku, a lokację przejęli wtedy bandyci. Istnieje błędne przekonanie w społeczności Red Deada, że zabijając wszystkich mieszkańców można uczynić dowolną lokację, np. Armadillo, w jedynce miasteczkiem duchów. Gdy tak zrobimy, rzeczywiście nie będzie w pobliżu żywej duszy, do momentu aż nie opuścimy lokacji i do niej nie wrócimy, co spowoduje ponowne załadowanie się NPC-ów. W dodatku Undead Nightmare wprowadzono jednakże mechanikę odbijania i bronienia osad z rąk nieumarłych. Jeśli pozwolimy na całkowite przejęcie wcześniej odbitej osady przez zombiaki, lokacja faktycznie stanie się wymarła. Date Country to miejsce wspomniane podczas jednej z misji przez szeryfa Leia Johnsona. Wspomina on, że mieszkańcy tego miejsca są egzotyczni. I to tyle. Ciekawostką natomiast jest fakt, że takie hrabstwo istnieje w prawdziwym świecie i znajduje się na Florydzie. Także cóż, szeryf chyba miał rację. Amos jest mężczyzną, którego spotykamy już na samym początku naszej przygody. Towarzyszy on bowiem Bonnie McFarlane w konnej wyprawie, podczas której odnajdują nieprzytomnego Marstona pod Fortem Mercer. Występuje on później w kilku misjach fabularnych jako postać poboczna oraz na samym ranczu McFarlane'ów, pracując jako rolnik i grając w pokera. Podczas epilogu Marston jedzie wraz z Abigail kupić od McFarlane'ów trochę bydła na swoją farmę. Dowiadujemy się wtedy, że Bonnie wyszła za mąż. Według fanowskiej teorii, mężem Bonnie jest właśnie Amos. Dla mnie ta teoria nie ma za bardzo sensu. Przede wszystkim nie ma żadnej istotnej poszlaki sugerującej taki przebieg wydarzeń poza samym faktem obecności Amosa w otoczeniu Bonnie. Twórca Iceberga zaznaczył tu, że nie chodziło mu o meksykańskie, a czarnoskóre prostytutki. Zatem ten punkt powinien brzmieć Black and Asian Prostitutes. Dobra, ale o co w ogóle chodzi? Ano o to, że z jakiegoś powodu postanowiono usunąć z gry panie lekkich obyczajów tychże właśnie ras, pozostawiając ich kwestie dialogowe w plikach gry. Nie wiadomo dlaczego zostały usunięte. W Cola Springs znajduje się nagrobek podpisany jako Cowboy bez imienia. Jest to nawiązanie do najbardziej znanego westernu w historii, trylogii Man with No Name z Clintem Eastwoodem w roli głównej. Cofnijmy się do wydarzeń poprzedzających drugą część.
czyli niesławnej masakry w Blackwater, dokonanej przez gang Van der Linda. To ona zapoczątkowała cały ciąg wydarzeń prowadzący do, no, w zasadzie śmierci każdego pojedynczego uczestnika masakry. Ale czy na pewno? W gazecie napotkać możemy małą wzmiankę o tym, że niejaki Landon Ricketts jest jednym z ocalałych, którzy przeżyli masakrę w Blackwater. Aż dwa razy. W 1911 roku i w 1914, kiedy gramy już jako Jack. Jest w nich jednak pewna nieścisłość. Artykuł z 1911 roku opisuje Ricketsa jako osobę, która przeżyła masakrę, sugerując niejako, że jest on ocalałym, co nasuwa teorię, jakby nie uczestniczył w napadzie jako rabuś. W drugiej gazecie z 1914 wspomina się, że był on znany dzięki swojemu uczestnictwu we wspomnianej masakrze. Oczywiście artykuły nie muszą się wykluczać. Fakt, że Ricketts uczestniczył w masakrze, nie sugeruje jednocześnie, że był jej sprawcą. Być może wręcz przeciwnie, próbował ochronić miejscowych przed gangiem Van der Linda jako na przykład szeryf, co by poniekąd tłumaczyło, czemu akcja poszła tak bardzo nie po myśli chłopaków Dutcha. Niewykluczona jest też trzecia możliwość. Ricketts po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu i czasie, przez co był on po prostu naocznym świadkiem wydarzeń. Dwójka nie tłumaczy ani nie wspomina jednak w żadnym momencie o potencjalnej obecności Ricketsa w Blackwater. A co z Williamem Oatesem? Ta totalnie epizodyczna postać prawdopodobnie także była świadkiem wydarzeń z Blackwater. Wspomina on bowiem, że nigdy nie wróci do tego miasta po tym, co się stało w 1899. Warhorse jest koniem dodawanym do preorderów i edycji limitowanych gry w momencie jej premiery. Później Rumak stał się płatnym DLC do nabycia za 99 centów. W edycjach GOTY, a także reedycji na PS4 i Switcha jest on dostępny bez dodatkowych opłat i jest z nim jeden problem. Totalnie psuje jakąkolwiek potrzebę zdobywania lepszego konia. Ma bowiem najsilniejsze staty w grze i nawet Kentucky Saddler zdobywany podczas jednej z misji dla McFarlane'ów nie jest od niego ani szybszy, ani bardziej wytrzymały. Zatem $1 w 2011 roku wystarczył, aby rozwalić jakąkolwiek potrzebę zdobywania lepszego wierzchowca w grze. Dobry ruch, Rockstar. Vincent de Santa to straszny skurwysyn. Krwawa ręka meksykańskiego rządu, próbując pozbyć się wszystkich buntowników Reyesa, morduje tysiące mieszkańców Meksyku. Zresztą z pomocą samego Marstona, obiecując mu w zamian dostarczenie Javiera Esqueli i Billa. Gdy jednak postanawia zdradzić Johna i wepchnąć go do więzienia w El Presidio, ten zostaje uratowany przez samego Reyesa i występuje przeciwko meksykańskiemu Jaruzelowi. Podczas misji kończącej wątek meksykańskiej rebelii, gdy już zabijemy De Santę, Reyes wspomina, że wielu małych chłopców będzie spać bezpiecznie w swoich łóżkach, wiedząc, że on nie żyje. Zdanie to sugeruje, że De Santa mógł być ścigany przez ECPU Meksyk. We wczesnych wersjach gry nieco inaczej wyglądało rancho McFarlane'ów. Teren ten miał być podzielony na Hennigan's Teat i McFarling Ranch. Nie wiadomo dlaczego Rockstar zdecydował się zmienić bohaterom nazwisko i analogicznie przemianować rancho. O tym, dlaczego Tumbleweed zostało opuszczone, już powiedziałem. Jednak istnienie opuszczonego miasta w grze Rockstara to przecież idealne pole do licznych spiskowych teorii o masonach, wielkiej stopie, nawiedzeniach i innych niewyjaśnionych zjawiskach. Tak oto powstało wiele fejkowych screenów i zdjęć monitora, jak ten, który właśnie widzicie na ekranie, sugerujący napotkanie jakiegoś eterycznego bytu przez gracza. Wodą na młyn jest kościół w Tumbleweed, ale o tym szerzej w piątej warstwie. Powstał nawet w 2012 roku artykuł na Tfu Kotaku, przytaczający kilka z tych benialuk. Posłuchajmy, co o nawiedzonym Tumbleweed pisali gracze. O nieznanej porze dnia na schodach do piwnicy w rezydencji pojawiają się ślady stóp. Jeśli zapauzujecie grę, można je wyraźnie zobaczyć. Na pierwszym piętrze salonu latarnia w rogu unosi się, ale nadal można ją zniszczyć. O 4:03 w piwnicy można usłyszeć niewyraźnie How do you do? Jest to potwierdzone na wielu filmach na YouTube. Szukałem tego potwierdzenia, by the way. Nie znalazłem, chyba duchy z YouTube'a ukryły.
środkowym oknie po jednej stronie kościoła w prawym dolnym rogu znajduje się satanistycznie wyglądająca twarz. Na początku trudno ją dostrzec, ale na pewno tam jest, jeśli dobrze się przyjrzymy. Obecnie nie wiadomo, czy jest to powszechna tekstura okna, która przypadkowo pojawia się w ten sposób, czy nie. Dobra, dość już tych bredni, bo czuję się, jakbym czytał jakiś sensacyjny artykuł na Golu. Wujek jest komunistą. To jest przecież oczywiste. Spójrzcie tylko na niego. Gruba, leniwa ochlajmorda z krótkimi rączkami do pracy i wielką mordą do żarcia i krzyczenia, żeby inni dali mu jeść i pić, podczas gdy on będzie wegetował jak ten rurkowiec na dnie oceanu. A, chwila, że Red. Red to tytułowy bohater gry Red Dead Revolver, która pomimo tego, że nie dzieje się oficjalnie w tym samym uniwersum, jest przecież protoplastą Red Dead Redemption. Istnieje fanowska teoria, jakoby Red i wujek byli tą samą osobą. Oto jakie argumenty przytaczają jej zwolennicy. Po pierwsze, blizny. Red miał na lewym policzku dwie blizny, dość podobne do tych, które John nosił na prawej stronie swojej twarzy po spotkaniu z wilkami na początku dwójki. Niektórzy widzą takie na policzku wujka. Mówię niektórzy, bo no, ja na przykład nie, dla mnie to wygląda jak zmarszczki. Ale jeśli już jesteśmy przy argumencie wyglądu, faktycznie wujek i Red mają bardzo podobny, szeroki rozstaw oczu i kartoflany nos. Drugim argumentem jest niejasna przeszłość wujka. No przecież nie wiemy o nim tak naprawdę nic, w sumie to nawet nie wiadomo jak on się nazywa, ani jak się znalazł w gangu. Liczy się też czas akcji poszczególnych gier. Główna akcja rewolwera dzieje się gdzieś w 1880 plus minus kilka lat. Red ma wtedy około 30 lat, co sugerowałoby, że urodził się w 1850. Biorąc pod uwagę, że wujek w RDR 2, którego akcja osadzona jest w latach 1899-1907, jest już starzejącym się mężczyzną, a w RDR 1 ginie jako senior, mogłoby to mieć sens. W jednym z dialogów w dwójce między wujkiem a Pearsonem wspomina on sytuację, gdy jako dziewięciolatek włóczył się po ulicach miasta po tym, jak został osierocony. Rodzice Reda giną w prologu rewolwera, kiedy ten jest właśnie małym chłopcem. Podczas innych rozmów z członkami gangu wujek wspomina mimochodem, że za młodu był niezłym ziółkiem, sprawnie władającym rewolwerem. Na tle teorii, jakoby był on faktycznie Redem, nie brzmi to tylko jak przechwałka starego alkoholika. Kolejny argument dotyczy ubioru obu bohaterów. Zarówno wujek, jak i Red noszą na swojej prawej ręce rękawicę przykrywającą bliznę po oparzeniu. Przeciwnicy tej teorii także mają kilka argumentów. Chociażby fakt, że wujek nie posiada rewolwera Reda, a sam Dan Houser zaprzeczył w jednym z wywiadów dla GameSpotu faktowi, jakoby Revolver i Redemption działy się w tym samym uniwersum. Cytując sam wywiad. W Undead Nightmare wcielamy się w Johna. Jest to całkowicie samodzielna gra, która toczy się niezależnie od głównej historii Red Dead Redemption i nie jest częścią żadnego kanonu Red Dead Redemption, jeśli coś takiego istnieje. Red Dead Revolver to także własne uniwersum, ale świat Red Dead Redemption zawsze miał być światem, w którym zderzają się mity i realia amerykańskiej granicy. Wujek diametralnie różni się także od Harlowa charakterem, ale to można by chyba wytłumaczyć starzeniem się i zmianą poglądów. W końcu między wydarzeniami tych gier, zakładając oczywiście, że są one ze sobą połączone, minęło około 20 lat. Myślicie, że wujek mógł faktycznie być kiedyś legendą Dzikiego Zachodu? Poinformujcie nas w komentarzach swoim punktem widzenia na tę teorię. Warstwę zakończymy kolejnym usuniętym z ostatecznej wersji gry elementem, jakim jest strój meksykańskiej armii. Został on usunięty z gry, ponieważ wyglądał jak mundur armii amerykańskiej, dzieląc jednocześnie swoją specjalną umiejętność ze strojem buntowników Reyesa, więc deweloperzy stwierdzili, że jest on po prostu zbędny i usunęli go z gry. Manimals to jeden z najśmieszniejszych glitchy w jakiejkolwiek grze Rockstara. Błąd w kodzie Red Deada sprawiał, że niektóre zwierzęta spawnowały się w ciele ludzkich postaci, zachowując jednocześnie fragmenty skryptu odpowiedzialne za zachowanie czy wydawanie odgłosów zwierząt.
Tak oto narodził się wspomniany w dalszej części tej warstwy Cougarman, czy Ludzie Ptaki. Glitch ten został załatany w patchu 1.0.2. Wróćmy do wątku tajemniczego jegomościa, napotykanego przez Marstona. Pamiętacie zapewne, jak mówiłem, że w końcowej sekwencji misji Marston oddaje w jego kierunku 3 strzały, po czym zacina mu się rewolwer. Jakimś cudem jednak żaden z tych strzałów nie trafia w Strangemana, choć John jest jednym z najlepszych rewolwerowców pozostałych w tym momencie przy życiu. Nie ma zatem możliwości, aby nie trafił on w powoli odchodzącego człowieka, znajdującego się kilka metrów od niego. Dodatkowo sam Strangeman wspomina, że jest on kimś w rodzaju księgowego, zaznaczając pod koniec swojego wątku, że jeszcze się z Johnem spotkają. Jasno sugeruje to, w połączeniu z tą niepodatnością na ołów, że Strangeman jest kimś w rodzaju demona, zajmującego się grzesznikami po ich śmierci. Kolejna wskazówka, sugerująca nadprzyrodzone pochodzenie człowieka w czarnym kapeluszu, znajduje się już w drugiej grze. Tam, na bagnach, znaleźć możemy chatę owego jegomościa z kapeluszem i napisami na ścianie, jasno sugerującymi, do kogo należy ów przybytek. Jeśli odwiedzimy ją kilka razy, obraz znajdujący się w centralnej części izby stanie się wyraźny i będzie przedstawiać właśnie postać Strangemana. Gdy gracz stanie wtedy w lustrze obok obrazu, odpowiednio blisko jego szklanej powierzchni, ujrzy on za swoimi plecami znajomą postać. Gdy jednak tylko się odwrócimy, Strangeman zniknie, nie pozostawiając po sobie śladu. W dwójce jest jednak jeszcze jeden trop, jasno wskazujący na pozaziemskie pochodzenie Strangemana. Są nim przepowiednie ślepca, który przewiduje skutecznie takie rzeczy jak śmierć Artura czy szaleństwo Dutcha. Jeśli porozmawiamy z nim w epilogu, już jako John, jedną z możliwych do usłyszenia przepowiedni będzie ta o dwóch nieznajomych. Pierwszy, którego ma napotkać John, pochodzi z tego świata, a drugi z innego. Nieznajomy z tego świata przyniesie nienawiść, a drugi nie wiadomo. Pierwszym mężczyzną, o którym wspomina ślepiec, jest prawdopodobnie Edgar Ross, natomiast drugim właśnie Strangeman. Pasuje tu wszystko, pochodzenie spoza tego świata oraz fakt, że nie wiadomo, co on przyniesie. Wskazuje to moim zdaniem na wybór, jaki ostatecznie John będzie mieć w pierwszej części gry. Może on bowiem w zadaniach dla Strangemana nie pomagać zakonnicy i nie przekonywać napotkanego w Thief's Landing mężczyzny do tego, aby nie zdradzał swej żony. Być może od tych wyborów w świecie Red Deada zależy, czy John otrzyma w momencie swojej śmierci odkupienie. Jednym z mitów owiewających pierwszą część Mgłą Tajemnicy jest Feniks z Meksyku. Na południu tej części mapy, według doniesień graczy, spawnować miał się duży pomarańczowy ptak, który płonął podczas szybowania na niebie. Jest to jednakże tylko legenda. Rufus to piesek zamieszkujący farmę Marstonów w epilogu. Po śmierci Johna i Abigail, gdy gracz przejmował kontrolę nad Jackiem, znika on zazwyczaj z farmy, co sugeruje, że pies także w przeciągu kilku lat umarł, dołączając do swych właścicieli. Czasami jednak zdarza się, że Rufus zespawnuje się na terenie Beecher's Hope, gdy gramy Jackiem. Czasem słychać też jego szczekanie. Fabuła nigdy nie tłumaczy, co się stało z Rufusem. Możliwe, że w momencie śmierci Abigail pies faktycznie miał dalej żyć i pojawiać się od czasu do czasu na farmie. A może to po prostu bug. Niezależnie jednak od tego, czy jest to błąd, czy nie, Rufus is a good boy. RDR było pierwszą grą Rockstara, w której mogliśmy spotkać wielką stopę, tak często i zawzięcie poszukiwaną przez graczy San Andreas. W dodatku Undead Nightmare była to jedna z mitycznych kreatur spawnująca się w okolicach Tartaris. Właściwie nie powinienem używać liczby pojedynczej, było ich bowiem kilka. W ramach jednej z misji, pobocznej dodatku, Marston otrzymuje polecenie pozbycia się potworów. Zadanie to okazuje się dość traumatyczne dla gracza w momencie dotarcia do ostatniego żyjącego przedstawiciela gatunku. Po zabiciu wielkiej stopy otrzymujemy osiągnięcie Six Years in Making, nawiązujące właśnie do San Andreas, które wyszło 6 lat przed pierwszym RDR-em. Gdy gracz zatrzyma się przy jednym z ognisk, NPC znajdujący się obok może zacząć opowiadać jedną z kilku historii rozszerzających lore gry. Na przykład, gdy zrobimy to jako Jack, możemy usłyszeć co nieco o jego ojcu, Johnie. Możemy także usłyszeć wtedy przy odrobinie szczęścia historię o wspomnianym już bohaterze Red Dead Revolver, Redzie Harlowie.
Wracamy do wątku Manimalsów. Cougar Man to jeden z niesławnych przykładów tego buga, uwieczniony na filmie przez jednego z graczy. Postać mężczyzny zachowującego się niczym puma, na zmianę czając się i szarżując w kierunku Marstona celem ugryzienia go, szybko stała się wiralem w społeczności Red Deada. Czasami Manimal stawał się krzyżówką kobiety z osłem. W takim przypadku John mógł wskoczyć na garba owej niewiasty. W końcu gra, niczym poseł Konfederacji, traktowała ją jako osła i odjechać w siną dal. Samemu Rockstarowi, jak widać, spodobał się ten bug, ponieważ w Red Dead Redemption 2 znajduje się rzeźba stworzona z kości kobiety i osła, nawiązująca do niesławnego błędu. Możecie ją znaleźć w Cola Springs. Przebywając na ranczu McFarlane'ów, możemy czasami zasłyszeć rozmowę NPC-ów rozprzestrzeniających plotki, jakoby Warringtonowie na swoim ranczu trzymali tygrysa w stodole. Ciekawostką w tym punkcie jest zatem fakt, że na ranczu McFarlane'ów trzymani są plotkarze i kłamcy, bo żadnego tygrysa na ranczu Warringtonów nie ma. Wracamy do radosnych teorii graczy o nawiedzeniach. W 99,99% takich doniesień jedynym duchem nawiedzającym świat gracza po nocach jest kochanek spełniający się w sypialni jego matki. A jak będzie tym razem? Przekonajmy się! Według doniesień... Dramatyczna pauza. W Blackwater możliwe jest natknięcie się na losowo pojawiającą się w nocy postać. Niektórzy twierdzą, że powinna ona siedzieć na ławce w centrum i postać ta wypowie do Johna zdanie: hej, znam cię, ty mnie zabiłeś. W sumie w tej teorii jest coś, co mi się podoba. Taki easter egg byłby naprawdę ciekawy, gdyby duch należał do jednej z ofiar słynnego napadu z 1899 roku, w którym John brał udział, mordując z zimną krwią, o czym wspomina sam Strangeman w jednej z misji. Na kanale Dark Myth Hunter pojawiło się dochodzenie, podczas którego zaobserwował on dwa ciekawe anomalie na terenie Blackwater. Pierwszą jest ten cień przy lampie, przyjrzyjcie się. Równie dobrze może to być bug. No cóż, udało mu się także uchwycić w jednym z okien przemykającą szybko czarną postać. Właściwie wie, co to jest, ale słuchajcie, mam taką teorię, tylko jest trochę pojebana. Słuchajcie. To jest człowiek, taki żyjący w tym domu. No i to tyle. Poza postami na Reddicie, gdzie gracze przekonują, jakoby zespawnowała się przed nimi postać wypowiadająca wspomniane już zabiłeś mnie, oczywiście bez żadnego dowodu w postaci nagrania, nie znalazłem w necie nic więcej. A szkoda, bo jak mówiłem, to byłby naprawdę fajny easter egg nawiązujący do masakry w Blackwater. Wróćmy jednak do pojebanych rzeczy, które naprawdę miały miejsce w tej grze. Moim ulubionym Manimalsem są ludzie ptaki. Jeśli jakiś przedstawiciel tej grupy zwierząt zespełnował się z ludzkim modelem zamiast swojego własnego, uzyskiwaliśmy obraz T-pozującego człowieka odlatującego w kierunku zachodzącej nad umierającym dikim zachodem żółto-rdzawej tarczy słońca. Często zdarzało się, że podmienione były wszystkie ptaki w okolicy. Wtedy więcej ludzi odlatywało, machając łapami jak polscy raperzy w teledyskach. Chcemy sobie, bo naprawdę nie mamy. Jeszcze się ukaże, pochłoniemy miasto i na musu się ukaże. Według niektórych doniesień graczy, w nocy, szczególnie podczas pełni księżyca w okolicy Stillwater Creek, można było natknąć się na ducha kobiety. Ten miał zacząć krzyczeć i znikać w momencie, gdy Marston zbliżył się do niego za bardzo. No, oczywiście mit ten nigdy nie został udowodniony. Właściciel sklepu wielobranżowego w Armadillo, niejaki Herbert Moon, ma bardzo ciekawe poglądy polityczne, które ujawnia graczowi w dodatku Undead Nightmare. Posłuchajcie zresztą sami. Był taki człowiek, który chciał, żeby dzieciom polskim było lepiej. Nazywał się Adolf Hitler. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz, jest nagroda 500 000 funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Po prostu nie wiedział, proszę sobie wyobrazić. Szerzy się pedofilia w telewizji, gdzie się pokazuje, jak zacni ludzie, księża, nauczyciele i tak dalej, uprawiają pedofilię. Wtedy każdy myśli, którym normalnie by nie myślał o pedofilii. O, skoro tacy ludzie uprawiają pedofilię, o, to musi być coś ciekawego. Tak się, TVN na przykład,
Wśród 100 najlepszych szachistów jest raptem jedna kobieta. Wśród 200 najlepszych brzydzistów nie ma ani jednej kobiety. No, być może mniej, natomiast mniej kobiet w dzieciństwie ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, bo jeszcze nikt nigdy nie widział kobiety, która by migała za mężczyzną, dlatego że ma ładne nogi, prawda? Dobra, tak na serio, to ta prawdziwa cutscenka. Hey, mister. Hey, Pard. You seen a couple deputies nearby? Marshall's boys, Jonah and Eli. Are they Jews, mister? They sound like Jews. I don't know. Why? Why? This whole thing is nothing but a Jewish plot. You do know that, don't you? I find that highly unlikely, amigo. Well, I don't like Jews. Or colored folk. Or natives, now that you mention it. Well, you're a nice, kind-hearted man to meet in a time of trouble. Kind does not come into it. Why? What are you talking about? Why? I bet you like Catholics. I can't stand them neither. Nor women. Fabians, socialists, homosexuals, Asians or British. To jest bardzo ciekawa teoria spiskowa powiązana z postacią brata Herberta Moona, Francisa. Na cmentarzu w Cola Springs możemy znaleźć jego nagrobek z dopiskiem: nigdy nie umiał przyjąć żartu. Cofnijmy się jednak w przeszłość, a jednocześnie w przyszłość, bo przenosimy się na chwilę do LDR 2. Tam w epilogu możemy porozmawiać ze sklepikarzem, którym jest oczywiście Herbert, o portrecie, jaki znajduje się za jego plecami. Mówi, że ktoś mu go dał, nie precyzuje jednak nic konkretnego. Na obrazie znajduje się mężczyzna łudząco przypominający znanego już wam dobrze Strangemana. Na bazie tego portretu i faktu, że jeden z użytkowników Reddita zauważył, iż Strangeman jest anagramem słów Omen Brother, wysnuto grubymi nićmi szytą teorię, jakoby brat Herberta Moona był diabłem z misji I Know You. Czy ma to jakiś sens? Pewnie nie, a ja już p***ę głupoty przez to, że tworząc skrypt do tego iceberga, czwartą godzinę czytam o jakichś duchach w grze komputerowej sprzed 13 lat. Wracamy do urojeń. Wilkołak Staltree miał trafić do gry za sprawą dodatku Undead Nightmare. Do dziś zachowały się bajtujące posty na różnych forach, gdzie ludzie wrzucali swoje rzekome spotkania z wilkołakiem. Dataminerzy obalili jednak teorię, jakoby w plikach miała znajdować się taka postać. Plotki głoszą, że podczas projektowania gry zdecydowano się usunąć z ostatecznej wersji kilka plakatów poszukiwanych przestępców. Według Red Dead Wiki w grze znaleźć miały się nawet plakaty Irlandczyka i Seta, pojawiające się po ukończeniu kampanii. Nie znalazłem na tej stronie jednak jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego te rewelacje. Dokopałem się natomiast do innej wiki, The Cutting Floor, która pokazała nieużyte w grze plakaty, które wciąż znajdowały się w jej plikach. Część z nich przedstawiała członków z gangu Dutcha. Wiecie, tego nowego gangu, którym się otoczył, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. Nie tego, którym gramy w dwójce. Znajduje się tam także nieużyty nigdzie plakat z wizerunkiem Johna Marstona oraz drugi przedstawiający Abrahama Reyesa. Są w życiu dwie pewne rzeczy. Śmierć i powiązania z kosmitami w grze Rockstara. Bo nawet jak oficjalnie nie pojawią się w jakiejś grze tego studia wątki kosmitów, gracze sami je sobie dopiszą. W wyniku błędu w pierwszych wersjach gry niektóre trupy bugowały się, wyglądając na ziemi nieco dziwnie. Tak, przypisano to obecności kosmitów. Potworów z jeziora jeszcze nie było. To jest trochę zabawne, że omawiamy te punkty w icebergu LDR 1, podczas gdy jakiekolwiek poszlaki sugerujące ich istnienie w świecie gry zostały umieszczone w drugiej części. No ale niektórzy wierzyli, że w wodach jedynki czai się potwór wodny. Albo w jeziorze Aurora Basin, albo w Rio Bravo. Oczywiście w żadnym z tych miejsc go nie ma. Jak już wspomniałem wcześniej, w Tumbleweed znajduje się kościół, w którym na pulpicie, przy którym przemawia kapłan, zostały wyryte słowa. Diabeł wstąpił w tę bestię, co niektórzy łączyli ze spawnującym się czasem w okolicy czarnym koniem. Nie ma jednak żadnego potwierdzonego zjawiska paranormalnego w tym miejscu, za to powstały dzięki temu tak wiekopomne dzieła jak ten filmik dwóch dzieciaków delektujących się byciem growymi Mythbusterami. Oh my god, we've just seen the face of the devil in the church of Tumbleweed. If you look right here,
you can actually see him. I don't know if you can see. Whoa. Pause it. Pause. I'll get the sniper rifle out. Wait. Pause it. Wait. Get the sniper. No. Gone. Other one. Teren Meksyku zawiera wiele specyficznych formacji skalnych. Na pustyni znaleźć możemy zagłębienie, które przypomina krater po uderzeniu meteorytu. I to tyle. Prawdziwe obiekty Rockstar umieścił bowiem dopiero w prequelu. To dość ciekawe widzieć tak nisko w icebergu dość popularny wątek znajdujący się w jednej z misji pobocznych. No ale ja ten obrazek wziąłem z Reddita i teraz go omawiam. W kaplicy pod Blackwater napotkać możemy płaczącą, ciężarną kobietę, która opowiada ckliwą historię o tym, jak została wykorzystana przez bogatego dupka, u którego służyła jako pomoc domowa. Dupek, jak to dupek, zbrzuchacił i zostawił. Marston udaje się zatem do lokalnego baru, kulturalnie porozmawiać z jego mościem, co kończy się śmiertelnym zatruciem ołowiem domniemanego tatusia. Po kilku dniach możemy przyjść na jego pogrzeb. Tam opłakująca męża nad trumną wdowa uświadamia Johna, no, że zabił niewinnego człowieka. Clara La Guerta kłamała, zmyśliła bowiem całą historię, unikając konsekwencji czynu, jaki popełniła rękoma Marstona. Jest w ogóle teoria, że to podłe babsko nie było w żadnej ciąży. No, teoria wynikająca prawdopodobnie z niedopatrzenia scenarzystów. Możemy bowiem to zadanie rozpocząć jako John Marston. Następnie ukończyć resztę fabuły, która przypominam przenosi akcję w czasie do roku 1914, czyli o 4 lata w przód. I wtedy już jako Jack możemy wrócić do Klary, a ta dalej będzie w ciąży. Z tym samym gościem. To trochę jak te cyganki z dziećmi na dworcach. Wracamy do zmyślonych historyjki bajtów. Tak, była pogłoska sugerująca, że gra dostanie DLC z dinozaurami. Powstała ona na fali hype'u na Undead Nightmare, kiedy część graczy sugerowała oburzona, że wstawianie dodatku o zombie do poważnej gry ze smutną fabułą totalnie nie ma sensu. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i słyszymy się w icebergu o Red Dead Redemption 2. Zapraszam także na naszego Discorda.